Something weird is going on in this town. One amazing summer reaches the incredible conclusion. Here we go. If we band together... So the mortals are trying to fight back, huh? Adorable! This was a bad idea. It all ends... I just wish summer could last forever. ...with a one-hour finale. We beat him before... And we'll beat him again! Gravity Falls premieres Monday, February 15th at 7 on Disney X. Hej! Z tej strony Omega Wario. Nigdy w życiu aż tak się nie ekscytowałem. W końcu wyszedł zwiastun na Wordmageddon 3. Jest! Po prostu brak mi słów, co nam zdradził. Nie będę od początku wszystkiego analizował, ale tylko te najważniejsze rzeczy. O, jak super! No więc, prawie wszystko jest ważne, tylko po prostu zanalizuję to nie po kolei. No dobra, lecimy z tym koksem. Pierwsza rzecz przedstawia nam prawie wszystkie osoby, które widzieliśmy w chacie. Pacyfika nosi sweter z lawą. Tak, wiedziałem to. Magaket i Pacyfika trzymali się za ręce w poprzednim teaserze. Oznacza to, że okulary reprezentują Magaketa, a lama Pacyfikę. Czyli sposobem, żeby pokonać Billa, jest zapalić się za ręce w kole. Tak! Widać również, że nasi bohaterowie nie znajdują się jeszcze w zamku Billa, ale próbują się do niego dostać. Tło to oczywiście wyjaśnia. Następną rzeczą, która mnie bardzo przestraszyła, jest Ford znajdujący się nad naszą galaktyką, który złowieszczo się śmieje. Dobra, teraz was zdziwię. Wiecie, co to oznacza? Bill zaproponował znowu Fordowi współpracę, ale teraz zaoferował mu władzę nie tylko nad naszym światem, ale także nad wszechświatem. Mam nadzieję, że Ford mu się nie da oszukać. W następnej scenie widzimy, jak ktoś włamuje się do zamku Billa. Scena ta przypomina Tonks A Tale of Two Stans, kiedy Stanek rozwalał wejście do łódki. Ciekawe, kto się tam włamał. Ta scena jest naprawdę bardzo smutna, ponieważ najprawdopodobniej wygląda na to, że ktoś zginie, ponieważ wszyscy płaczą. Nie widać tam Stanka, bardzo możliwe, że to on zginie, albo coś innego bardzo złego się wydarzyło. Tego można było się spodziewać. Wiecie, o co mi chodzi. Okej, ta scena potwierdza nam, że Ford najprawdopodobniej dał się oszukać i zdjął barierę. Bill znajduje się nad naszą ziemią, a to, co dalej chce zrobić, jest nam jeszcze nieznane. Apokalipsa! Tutaj Ford został odczarowany przez Billa. Hurra! Nareszcie wiedziałem! W następnym fragmencie Ford jest pojmany kagańcem na szyi. Założy się, że Bill na pewno chce go zmusić do zdjęcia pola siłowego. Poza tym jego zamek wygląda całkowicie inaczej. Dobra, tutaj widzimy, jak oczoperz próbuje przeszukiwać chatę. Najprawdopodobniej, nawet na pewno, będzie chciał znaleźć naszych bohaterów. W tej scenie flaga wygląda nieco inaczej, ale widać, że zwróciła uwagę Billa. W następnej scenie Dipper i Mabel dostali się do zamku. No wiecie, no kto by się tego nie spodziewał. Oni się dostali do zamku, no kto by nie wiedział. Dobra, to co widzimy ma na pewno bardzo ważne znaczenie co do koła, ponieważ widzimy z niego symbole. Nie mam bladego pojęcia, jak to się stało. Tutaj jeden z sierżantów wygląda na mocno zdziwionego. Widać niebieskie światło, to pewnie od tych symboli. Nadal nie wiem, czy one będą miały ważny wpływ. Dobra, to jest nie do pomyślenia. Bill się w końcu mocno wnerwił. Widać, jak swoją gigantyczną pięścią niszczy coś. O kurde, a co jeżeli to jest tajemnicza chata? Ja już nie mogę się doczekać Wordmageddonu 3. Ja wam mówiłem, że on będzie genialny. To będzie epickie. To, co tam się wydarzy, już teraz to jest potwierdzone. Disney to potwierdził. Wordmageddon 3 nas rozwali i złamie nam serce. Złamie nam serce. Wiecie, o co chodzi. Śmierć, coś w tym stylu, coś gorszego. Dobra, spokojnie. Jaki wielki hype mam na to. Już się nie mogę do tego doczekać, będę... Nie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Po prostu brak mi słów. Ja się nie mogę już doczekać tego wielkiego finału. To będzie naprawdę coś wielkiego, ale też z drugiej strony... Już jest was ponad 850, jeżeli się nie mylę. Może niedługo dobijemy do 1000. Proszę, pomóżcie mi i... Mam nadzieję, że dobijemy jeszcze przed 15 lutego. Dziękuję wam za oglądanie i do następnych teorii. Cześć!